Policję o strzelaninie poinformowali pracownicy zakładów, którzy rano po wejściu do hali tuż obok maszyn znaleźli 5 pocisków kalibru 9 mm. Odkryli, że w oknach są otwory po strzałach. Były oddane strzały w kierunku naszej hali, dlatego że potwierdzają to pociski, które leżały wewnątrz hali, jak również przed halą. Policja znalazła kolejne pociski i ślady świadczące, że użyta została broń palna. Ponieważ naprzeciwko znajduje się jednostka wojskowa, o pomoc w dochodzeniu zwrócono się do prokuratury wojskowej i żandarmerii. Z ustaleń poczynionych przez żandarmerię wynika, iż w jednostce nie brakuje amunicji, nie ma żadnych śladów na broni wskazujących na to, że z tej broni strzelano, że była używana. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że strzały mogły paść z drugiej strony ulicy, czyli z koszar, i to z wysokości co najmniej pierwszego piętra. Wojskowi twierdzą, że nikt w jednostce nie słyszał strzałów, nawet służba dyżurna, która swoje pomieszczenia ma naprzeciw wejścia do zakładu. Dopiero badania balistyczne pozwolą precyzyjnie ustalić miejsce, skąd padły strzały oraz jakiej broni użyto, czy pistoletu P-83, czy pistoletu automatycznego RAK.